O psychologa Savan Santa można powiedzieć wiele, ale czy można powiedzieć, że jest to dobre kino? W początku każdej recenzji w cyklu klubu horrorów zdradzam fabułę, no ale ten film ma dokładnie taką samą fabułę jak Psychoza z 1960 roku. Powiem więcej, gas Van Sand użył dokładnie tego samego scenariusza, którego użył Alfred Hitchcock, więc raczej nie ma co omawiać. Norman Bates w tej roli Vince więc Więc pokrótce tylko powiem, że Marion Crane ucieka z 400 tysiącami dolców. Po drodze trafia do Bates motel, tam Norman, Norman Bates, nomenomen, ją zabija, bo jest zaschizowany, bo jest matka w jego głowie. W międzyczasie pojawia się szeryf, policja, próbują ją znaleźć, giną kolejne osoby. Później narzeczony Marion wraz z siostrą swojej narzeczonej próbują ją odnaleźć. Trafiają do tego samego motelu, wiele jeszcze osób ginie, ale udaje się odkryć, że Norman Bates jest chory i to on zabijał. Dziękuję bardzo, koniec, kropka. Taki telegraficzny skrót. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to obsada, bo tutaj pojawiają się niesamowici aktorzy. Powiem tylko Vince Vaughn jako Norman Bates, Anne Hesh jako Marion Crane, Julian Moore jako Lila Crane, czy jej siostra. Narzeczonego Marion grał Vigo Mortensen, dodatkowo William H. Macy w roli prywatnego detektywa Ar Arbogasta, Robert Foster jako dr Simon. Dodatkowo pojawiają się jeszcze między innymi James Remar, Rita Lee Wilson, nawet Flea z Red Hot Chili Peppers również w tym filmie się pojawia. I to nie daje rady. I to nie gra, i to po prostu. OK, może poza Bilem Age Mace może rzeczywiście jest, jest dobry. Ten film jest to dokładnie ujęcie w ujęcie, klatka w klatkę, przynajmniej w założeniu, kopia oryginału. Taki był pomysł Gasa Van Santa, stwierdził, że tak chce zrobić, film miał budżet 60 milionów dolarów I stwierdził, ok, zrobimy to dokładnie tak, na plan przyniósł odtwarzasz DVD z płytą, bardzo Czy ta scena nam się zgadza? Tak, tak, oczywiście, że tak I nawet jeżeli jakieś były błędy w oryginalnej psychodzie, tutaj również je powielono celowo To nie jest spokojnie żaden błąd, tak akurat sobie wymyślono, że tak zrobią i tak ma być ale aktorsko, ja nie wiem co tutaj się dzieje co? Naprawdę, bo poza Macy'em Tutaj nic się nie daje Norman Bates, czyli facet, który no, Powinien dźwignąć ten film jest beznadziejny. Vince won nie jest, to nie jest spokojnie, to nie jest Robert De Niro, to nie jest Janusz Gajus, ale to jest aktor, który potrafi jak najbardziej zrobić dobry film, zagrać ciekawą rolę, nie tylko i wyłącznie w komediach. Przecież chociażby dla niego Steven Spielberg napisał rolę w Parku Jurajskim, coś tam dostrzegł e, o, oczywiście w nim, dałby radę, ale tutaj no to się nic nie zgrywa. Dosyć powiedzieć, że Julian kiedy którym zobaczyłem na ekranie. Miałem wrażenie, że ona tam jest za karę, że ona tam ma, co ja tutaj robię normalnie, czemu, po co, dlaczego, o co chodzi. Co ja robię tu? Widać, że Nicole Kidman, a także Drew Barrymore miały chyba szósty zmysł, bo dostały propozycję wystąpienia w tym filmie. Podziały Nie, dziękuję bardzo, jestem zarobiona, nie mam ochoty, jestem niezainteresowana tym filmem absolutnie. I w sumie mnie to nie dziwi, bo no, tak się zastanawiałem, co jest nie tak. Scenariusz jest idealny. W ogóle Robert, Robert Forster, który gra tutaj rolę doktora, kiedy dostał scenariusz do przeczytania, tak wziął ten scenariusz, tak czyta, czyta. Mówi. Zadzwoni do agentów ale co to jest, ty stary, oni mi przysłali stary scenariusz, tej oryginalnej psychozyki Szkoka, weź go wywal i daj mi coś nowego, niech przyślą ten prawdziwy scenariusz Dopiero później się okazało, że Gaz Van Sant używa dokładnie tego samego scenariusza i w moim odczuciu aktorsko oprócz Maceja tej nikt nie dojechał, to się nic nie zgadza No najbardziej chyba Vince Vaughn i Julian, Julian Moore jakoś tak po prostu są nie, no, nie do oglądania w tymże filmie i to mnie bardzo zaskoczyło. Naprawdę bardzo mnie zaskoczyło. No ale cóż powiedzieć? No tak krawiec krajek materiał staje, a jeżeli masz film Wróć, masz scenariusz, z którego Alfred Hitchcock i tutaj jego cytat będzie idealnie pasował. Dokładnie wiesz, że wiele razy go powtarzam. Jeżeli masz dobry scenariusz, możesz zrobić dobry, bądź zły film. Jeżeli masz zły scenariusz, dobrego filmu z niego nie zrobisz. Skoro Alfred Hitchcock z tego samego scenariusza potrafił zrobić, może nie arcydzieło, ale na pewno kultowy horror, no to gaz wansand nie powinien być gorszy. A tutaj naprawdę się nic nie udało. Ten film w ogóle nie ma klimatu. On tak jest, idzie sobie, tworzy się, no... Nic. Dialogi, wszystko to samo. Jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kilka aspektów, zostało zmienionych, uwspółcześnionych. To, że Lily Crane, czyli Julian Moore, nosi Walkmana i kilka innych aspektów technicznych. Poza tym wszystko jest to samo. Cały czas jest nawiązywanie do, do oryginału Hitchcocka. Nawet kiedy Alfred Hitchcock pojawia się w epizodzie na chwilę, również dokładnie w tej samej scenie, z tą samą rolą pojawia się Gaz Van Sant, czyli reżyser tego filmu. A mimo to tutaj się nic nie zgadza. I to jest takie właśnie zaskoczenie, o co chodzi. Dostał 60 milionów dolarów na zrobienie tego filmu, film zarobił 37 milionów dolarów. Więc jak łatwo się domyśleć, sromotna klęska, naprawdę, zarówno finansowa jak i artystyczna Co jakiś czas postuluje, nie róbcie naprawdę nowych wersji filmów właśnie jak no, Psychoza, to już za późno Ale jak Egzorcysta, jak Casablanca i tak dalej, i tak dalej My nie potrzebujemy tych nowych wersji, a oni na chama robią I potem wychodzi z tego teksańska masakra piłomechaniczną, czy ostatnia część Halloween No nie, tak nie można, tak się nie da, panie Hawranek, my tak nie chcemy, więc klimatycznie jest słabo, fabularnie jest ok, no bo to jest fabuła, którą znamy, to jest dokładnie, dokładnie słowo w słowo powiedziane niemal że jest no, te same wydarzenia, lokalizacja no już w tym momencie nie ta sama, ponieważ tamten dom, który był na planie filmowym, zarówno domek i motyl, został zburzony, został nagrany, został zbudowany do, na potrzeby tego filmu nowy, taki sam, ale jednak, ale jednak nowy, więc tutaj się wszystko Teoretycznie przynajmniej jest, zgadza, a oglądasz ten film i masz wrażenie, no, może nie, że ja już to widziałem, bo już wiele widzieliśmy kontynuacji nowych wersji, rebootów, z rebootów, sequeli, prequeli, requeli i tak dalej, więc już wiemy, jajty, że to widzieliśmy już wiele, wiele razy, ale tutaj to jest na zasadzie, już chyba powiem, przyznam szczerze, że wolałbym po raz wtóry obejrzeć. Pokolorowanych samych swoich, czy pokolorowany film, jak rozpętałem II wojnę światową, mimo że oryginały są czarno-białe, bo rzeczywiście oryginał ma duszę, ma to coś, a ten film. Nie wiem co mieli, ale im zabrakło. W oryginale Marion Crane ucieka z 40 tysiącami dolarów, tutaj jest 400 tysięcy. No rzeczywiście kwota dosyć, dosyć yy, potężna, dosyć konkretna za trzy gotówki. Jak już mówiłem przy okazji, bodajże, jedynki w 2022 roku te 40 tysięcy przykładałoby się chyba na 312. A mimo wszystko twórca stwierdził, chociaż swoją drogą, tak yy, tam wręcza 400 tysięcy dolarów w gotówce. A proszę bardzo, masz, a, a czemu by nie? Kobitka sobie bierze te 400 tysięcy dolarów do kieszeni, do torebki, no to ja pójdę do banku. Ca, Naprawdę, no ja wiem, że w tym momencie troszeczkę inaczej pochodzimy, ale nawet w 1998 roku, czyli 24 lata temu, 400 tysięcy dolarów to było mnóstwo jeszcze bardziej niż teraz pieniądzów. No i tak, tak dam pracowniczce, proszę bardzo, nie mam pojęcia, jak i ile pracowniczka musiałaby być ze mną w firmie, żeby jej tak powierzyć tak lekką ręką 400 tysięcy dolarów. A dodatkowo ona sobie tak nosi w torebce. No wiadomo, że Ameryka bezpiecznym krajem nie jest, i w wielu, w wielu miejscach, a tutaj jest akurat Phoenix, w wielu miejscach można byłoby stracić taką torebkę, a ona sobie tak, no co, no 400 tysięcy. No można, można, jak widać. Gaz Sant twórca dosyć dobry mimo, mimo wszystko, stwierdził, że okej, okay, proszę bardzo, ja dam radę, pokażę, pokażę i, 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 i będzie ciekawie. Nie, nie będzie ciekawie. Dodatkowo scena. Pod prysznicem. Oczywiście, że tak. Najbardziej kultowa w całej serii o, o, o psychozie. Mówiłem przy okazji jedynki, że rzeczywiście Janet Lee nie czuła się dobrze w tejże scenie, że jest słabo zagrane. Czy za bardzo e, unhash, e, po postanowiła wcielić się w, w Janet Lee? Nie, właśnie w Mariam w Janet Lee, bo również nie dała rady. Dodatkowo, żeby to było bardziej krwawo, brutalnie i bardziej realistycznie, Gaz Van Sant postanowił wszelką krew rany zrobić komputerowo bo tak, bo nie ma możliwości, ażeby to wyglądało dobrze, sensownie, robiąc y, jako efekt praktyczny, więc my to zrobimy cyfrowo w komputerze, będzie super świetnie, ekstra, rewelacyjnie. No nie, nie będzie świetnie, nie będzie dobrze i nie jest i tym razem. Dlatego według mnie, no wiem, że ten film nosi tu Psychol, już nie, nie Psychoza, tylko Psychol, chyba tak naprawdę polscy tułodzy postanowili się odciąć, tylko z drugiej strony pamiętaj, że Polski tytuł nie jest wymyślany bez współpracy wytwórni, czyli tak naprawdę wytwórnia, dystrybutor y, musieli ze sobą współpracować i y, musiało być ok. Zgadzamy się, że, że psycho z angielskiego to będzie przeniesione na, na polski, czyli psychol. Może chcieli się odciąć, jeżeli masz jakąś wiedzę tajemną, a wiem, że wielu widzów na, na tym kanale takową posiada, napisz mi, czemu to jest akurat psychol, a nie, a nie psychoza. Ogólnie film poległ w kasach, poległ wśród krytyków, poległ wśród recenzentów, więc również nie będę inny i powiem, że to nie jest dobre kino. Tylko i wyłącznie dla zagorzałych fanów serii, żeby obejrzeć i zapomnieć. Jak chodziłem do liceum, to bardzo często uczyliśmy się na 3Z. Zakuć, zdać, zapomnieć. I tak to rzeczywiście jest z tym filmem. Obejrzyj go, dziękuję bardzo i zapomnij, bo to nie jest naprawdę dobre kino. Tutaj się nic nie zgadza poza Williamem Age Mason, który mimo wszystko jako Abergast, Abergast, Arbogast daje, daje radę, no ale Janusz Gajos też wystąpił w filmie Machulskiego, Szwadron, gdzie film był zjechany przez wszystkim beznadziejnie słaby, a Janusz Gajos za ten film, jeżeli pamięć mnie nie myli, dostał nagrodę na festiwalu filmów popularnych, więc można, można. Rzeczywiście nawet najlepszy aktor, nawet najciekawszy potrafi z niczego zrobić coś, a jak widać, że nawet dobry reżyser, bo za takowego uważam Vansanta, nie zawsze potrafi z dobrego materiału zrobić dobry film. Czasami po prostu czasami po prostu jest to błąd w druku, a czasami jeden wielki gniot. A jeżeli ty chcesz więcej omówień horrorów dobrych, złych, bardzo dobrych i bardzo złych, to sprawdź tę listę, bo tutaj takowych jest całe mnóstwo.